Będzie potrzebowała dużo siły i dużo wsparcia w walce o zdrowie. Potrzebuje też nowoczesnych protez, a te są bardzo drogie. Dziś 15-letnią Ewę z Bierutowa, która tydzień temu w wypadku straciła obie nogi, odwiedzili lekarz Andrzej Nabzdyk i strażak Sławomir Wilczyński. Obaj chodzą na protezach i obaj dobrze wiedzą, co czuje teraz nastolatka. Fakty cały czas są z Ewą i jej rodziną. Chcemy pomóc w zebraniu pieniędzy na protezy. Urszula Bąk. Jak się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze, jest coraz lepiej z dnia na dzień. Ewa od rana czekała na gości. Wiedziała, że będą to wyjątkowe osoby. Lekarz Andrzej Nabzdyk i strażak Sławomir Wilczyński chodzą dzięki protezom, ale trudno to zauważyć, bo mają sprzęt dobrej jakości. Obecne nowoczesne protezy zapewniają normalny, naturalny chód. Najważniejszy jest ten staw kolanowy, który jest inteligentny i myśli, który ma własny prywatny żyroskop. No jeżdżę, jakoś jeżdżę autem. Super. To i też przyjechałem. No muszę sobie jakoś radzić. Moje kosztują 100 tysięcy złotych. Dwie, czyli jedna 50 tysięcy i druga 50 tysięcy. Lekarz Andrzej Nabzdyk leciał śmigłowcem do wypadku na autostradzie. Była mgła, maszyna spadła, dwie osoby zginęły. On cudem ocalał, ale stracił lewą nogę. Strażak Sławomir Wilczyński jechał na interwencję, gdy w wóz strażacki uderzyła ciężarówka. Cztery osoby zostały ranne, on stracił obie nogi. Obydwaj wiedzą, jak ważne jest wsparcie rodziny i przyjaciół po wypadku. Są ciężkie chwile, później będą lepsze i później znowu wracają. Nieraz to jest tak jak w życiu. Ewę czekają miesiące rehabilitacji. Jeśli dostanie dobre protezy, będzie mogła wrócić do szkoły, koleżanek, kolegów. Takie protezy kosztują jednak majątek i nie są refundowane. My musimy jej pomóc. Mamy na to 3 miesiące i do wszystkich będę apelował, żeby pozwolić jej te 3 miesiące powrócić do normalnego życia. Ewa obiecuje, że będzie tak dzielna jak pan doktor i strażak. Bardzo dziękuję panu. Gdybym mogła, to bym wstała, ale... Dziękuję bardzo. Wrocław, Urszula Bąk. Wszyscy, którzy chcą pomóc Ewie, mogą wpłacać pieniądze na specjalne konto. Jego numer znajdą państwo na naszej stronie internetowej www.wroclaw.tvp.pl.